Witamy na Lubartowskiej 77, tutaj w tej wartościowej przestrzeni, też niecodziennej. Jesteśmy w czwartek, na czwartku, o czwartej, już mamy troszeczkę później, zaczęliśmy o czwartej. I będziemy robić pizzę. Nie tyle ja ją będę robił, ile będziemy mogli zobaczyć, jak osoby niesłyszące robią pizzę podczas warsztatu właśnie tutaj u nas na Lubartowskiej. To zaczynamy. Na początku potrzebujemy ciasta. Będziemy robić trzy pizze. Dlatego potrzebujemy trzech ciast. Mamy trzy. Na początku robimy zamek. To znaczy, tu będzie fosa, tu będzie mur, a tu będzie zamek, czyli dookoła. Dookoła, tak jest. I mocno palcami wciskamy, mocno, mocno. Teraz jedna ręka trzyma i druga ręka rozciąga. Teraz jak już mamy troszeczkę rozciągniętą pizzę, to weźmiemy ją na pięści. Bierzemy na pięści, nie na palce, bo palce robią dziury. No. I teraz możemy trochę popodrzucać naszą pizzę. Więc bierzemy i podrzucamy. Próbujemy, próbujemy. Próbujemy. Daj ten. O, no i super. Jeszcze troszeczkę tutaj porozciągam, żeby była większa. Odrobinę się zrobiła dziura. I co teraz? Teraz taśmą. I teraz musimy się zastanowić, co będzie na naszej pizzy. Jak położymy sos, to mamy jakąś minutę, półtorej, żeby położyć składniki i włożyć pizzę do pieca, bo inaczej nam się pizza przyklei, ok? I składniki, tylko nie za dużo, nie dużo, tylko troszeczkę. I dookoła. O. I tu dajemy już pizzę pierwszą do pieca. Pizza w piecu będzie około 1,5 minuty do 2.